Chyba wody zaciągnie. Brava, brava. I zdech. Ciekawe. Zapił wódki. Cóż tam się stanęło? Wody zaciągnął. Tak było ładnie. No. Trzeba ciągnąć. Kopaczka już jedzie. Trochę słabo. Ireneusz stoi, ręce w kieszeni. Ja nie wiem.
Tego pana już zabiorą. Tak nam przykro. 4CX przejechał. Było fajnie. Pięknie. Ten jest fajny. Gold Boy. Pięknie, tak się po wodzie leci. Przefrunął po tej wodzie. Ja pierdolę, jaki dach. Ło kurwa. Ja pierdolę, aż pierdolną z drugiej strony. Ło chuju złoty. Ciekawe, czy mu się nic nie stało. O, ja pierdolę. Piękny, wyszedł, jest. Brawa, dobry Asior. Piąteczka za to. Najlepszy pokaz dziś. Jebany. Pokazał ładnego chłopa. Jaja z betonu. Wszyscy czekali, czy wyjdzie kierowca, wybieg. Jest git.
ale bida. Odpali czy nie? Czy odpowi? Nie, koparka jedzie. Cztery CX jedzie po niego i zabierają. Może być i tak. Ajajaj. Krztusi, ale chyba budzie. Ładnie. Jeszcze chyba dwóch. Pięknie. Ostatni dzisiaj. Niech się popisze. Nie, przedostatni. Nie.
Pięknie. Najlepszy czas dzisiaj będzie. Coś koło 50 sekund. Tu następny. Ten jest ostatni. Zielone, jedzie. Ostatni pan. Jo, następny w krzoki. No, to by było na tyle. Imprezka skończona na dziś. Wszyscy się zbierają. Było pięknie. Takie dni to ja lubię. I chyba nadciąga jakaś ulewa. Wreszcie. Coś pięknego. Ludzi, a ludzi. Jakie cygary. Aż miło się ogląda.
niestety niektórzy muszą zostać ciągnięci. Szkoda. Nic. Tak oto impreza się skończyła. Zapierdzielam do Domciu. Także tyle z relacji. No, także koniec po dzisiejszej imprezie. Jeśli się podobało, cieszy mnie to. Trwało od 11 do 5.20. No i byłem tu od 11.20, więc wymęczony 6 godzin. Coś udało się nagrać, nakręcić coś ciekawego. Z pierwszych tam trzech OS-ów w ogóle nie nagrywałem, bo w złej pozycji stałem. No ale takie życie. Także jeśli się podobało, wita w górę. Łapy nie ma, czy jak to tam wszyscy mówią. No i piąteczka. Do następnego. Pozdro. Na sam koniec, korzystając z okazji po całej tej imprezie, postanowiłem wymienić sobie olej. Tu jak zwykle, no tak jak widać, olejek czysty, brązowiutki, wałeczki w stanie perfekcyjnym. Tutaj tak samo, wszystko czyściutko, przejechane mam chyba 2000 km. Także oliwa się tam już zlewa grzecznie. Ostatnie kapnięcia, nowy filterek. Dzisiaj już lecimy troszeczkę tuściutko. 5W40 dzisiaj już leje. Jakoś nic tu nic nie cieknie. Kurwa. Przecież to trzeba dopierdolić grubo kitu, nie? Jak się grubo kitu dopierdoli, to jest szczelne. Jakoś u mnie po przyjechaniu łącznie już 3500 w sumie, 4 razy wymieniam olej, teraz 4. U mnie wszystko suchutkie, niewiarygodne. No ale mniejsza. No i jeszcze go muszę umyć, bo tak po imprezie wygląda. Jest tak dojebany błotem, kurzem, że masakra. No ale nic. Ogarniam B8 przed liftem i umyć go jeszcze. Książeczka serwisowa wypisana. Jedziemy dalej. Także pozdro i mam nadzieję, że się wam podobała dzisiejsza impreza z motek, czy tam grotołazów, czy jak to tam kto woli. Także pozdro wszystkim.